zmarł Żora Koroliow. Informację potwierdziła jego narzeczona Ewelina Bator. Tancerz zdobył dużą popularność za sprawą występów w programie Taniec z Gwiazdami. W październiku skończył 34 lata. Co było przyczyną nagłej śmierci? Żora Koroliow nie żyje. 21 grudnia późnym wieczorem narzeczona Żory Koroliowa, Ewelina Bator, poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jej ukochany nie żyje. Na Instagramie pożegnała go poruszającym wpisem. Mój kochany, dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21 grudnia 2021 roku odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły, ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię. Wierzcie mi, też w to nie wierzę. Długo nie uwierzę. I na ten moment to, co się stało, potrzebuje ciszy, napisała partnerka Żory. Żora Koroliow, kariera. Żora urodził się 6 października roku 1987 w Odessie. Od najmłodszych lat był związany z tańcem, który był jego największą pasją. Treningi zaczął jako 8-latek. Mając 9 lat, zdobył tytuł mistrza Ukrainy juniorów w stylu latynoamerykańskim i standardowym w kombinacji 10 tańców. Po przeprowadzce do Polski w 2003 roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza Polski, reprezentował nasz kraj również na Mistrzostwach Świata. Miał najwyższą, międzynarodową klasę S w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Dużą popularność przyniósł mu udział w show TVN Taniec z Gwiazdami. Jego partnerkami były m.in. takie gwiazdy jak Kasia Cerekwicka, Isis G oraz Agnieszka Cegielska. Tancerz w październiku świętował 34. urodziny. W grudniu 2018 roku Żora był gościem Dzień Dobry TVN. Zobacz wideo. Żora Koroliow w Dzień Dobry TVN. Żora Koroliow zmarł 21 grudnia. Jaka była przyczyna nagłej śmierci tancerza? Super Expressowi udało się nieoficjalnie ustalić, że powodem nagłego odejścia tancerza mogło być zapalenie mięśnia sercowego. Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł, podaje gazeta, powołując się na swojego informatora. Informacja o śmierci młodego tancerza jest dużym szokiem. Bliscy i przyjaciele z bólem serca żegnają Żorę. Wokalistka Kasia Cerekwicka dzięki niemu odkryła w sobie pasję do tańca. W piątych edycji Tańca z Gwiazdami w 2007 roku zajęli w programie 4. miejsce. Nie mogę w to uwierzyć i nie chcę. Żorka, napisała piosenkarka. Zobacz także. Autor Justyna Piąsta.